Franciszek Matysik, witam Państwa w piątek, 6 listopada i zapraszam na Jawor Express. Zaczynamy od informacji epidemiologicznych. Dziś w całym kraju odnotowano ponad 27 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, a w Jaworznie, jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w ciągu ostatniej doby potwierdzono 44 nowe przypadki zachorowań. 17 osób wyzdrowiało. To znaczy, że od początku pandemii do dnia dzisiejszego w Jaworznie na COVID-19 zachorowało 760 osób. Obecnie 960 osób przechodzi kwarantannę. 18 osób jest hospitalizowanych. A teraz przenosimy się na Dąbrowę Narodową. Z interwencją przyjechaliśmy do pani, która zrozpaczona jest po tym, jak dziki zdewastowały jej całą posesję. Strach jak diabli. No ale co? Nie wyjdę, to była noc, to było ciemno, było wpół do 6 rano. Gdy nad ranem pani Mirosława przed drzwiami swojego domu na Dąbrowie Narodowej w Jaworznie zobaczyła stado dzików, poczuła strach. No ja ich widziałam 5-6, a ile ich było, nie wiem. Tak jak mówię, jest kilka miejsc, które wchodziły, no i przeorały to, no co się dało. Wtedy nie myślała jeszcze o zniszczeniach, jakie mogły zrobić te dzikie zwierzęta, ale bała się o własne życie. Ogródek pani Mirosławy został zdewastowany na jej oczach. Pierwszy raz. Ja tu mieszkam tyle lat i nigdy się nie zdarzyło, żeby było. Oglądałam w telewizji, że czasem się zdarzyło, że gdzieś tam dzik był, ale tu nigdy się nic nie dzieje. Tu było zawsze cicho, bezpiecznie. Sad, mini plac zabaw dla dzieci i przydomowe grządki wyglądają jak pole uprawne po wykopkach. No tu był taki plac zabaw dla dzieci, no, dla dziecka, dla wnuczka, no ale niestety też jest uszkodzone. Z zieleni na ogródku pozostało zaledwie 20%. Cały nadaje się do solidnej rekultywacji. No i oczywiście no uszkodzona jest siatka w kilku miejscach. Jak mogliśmy, to ją naprawiliśmy, no ale szkody są. No i strach, że znowu wejdą. Bezsilność mieszkańki Jaworzna objawiła się dopiero, gdy okazało się, że nikt nie chce jej pomóc. Nadleśnictwo ze względu na to, że to nie ich teren, Straż Miejska, Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski, nikt nie odpowiedział na jej problem. Niestety będzie musiała sobie z nim radzić sama. Straż Miejska nie zabiera głosu w tym w ogóle. Urząd Nadleśnictwa w ogóle mnie nie bierze pod uwagę, ponieważ ja nie mam użytków rolnych. A z kolei Marszałkowski Urząd, no to ja bym musiała mieć nie wiadomo jakie hektary, żeby dostać cokolwiek. Także nic. Od nikogo nic nie może pani żądać? Nic. Mogę tylko siedzieć i płakać. Zostawili nas samych sobie, no i tyle. Nie ma co liczyć na pomoc. Chyba nikt jednak z tych instytucji nie wie, jak wielkie są szkody spowodowane przez te zwierzęta. Powstaje pytanie, czy tak dalej musi dziać się w Jaworznie, czy musi dojść do tragedii, aby władze miasta się zabrały do działania. No niebezpieczeństwo, tym bardziej, że tutaj jest droga do szkoły dzieci, jak przechodzą. Teraz akurat no nie chodzą, bo jest... uczą się zdalnie, prawda? Ale no nie wiem, może czekają, aż jaka tragedia się stanie. Ich jest bardzo dużo. Bardzo dużo, no jest niebezpiecznie. A na koniec pytanie, czy po ludzku sprawiedliwe jest to, że żadna miejska instytucja nie kwapi się, aby pomóc mieszkańcom w takiej sytuacji? Koronawirus nie może być jedynym wyjaśnieniem, przez które urzędnicy nic nie robią w takich sytuacjach. Branża gastronomiczna to druga, zaraz po branży fitness, część gospodarki, która została dotknięta po raz kolejny obostrzeniami związanymi ze wzrostem zachorowań. Zobaczmy reportaż Michała Kirkera. Gastronomia to kolejna branża objęta obostrzeniami. Dzisiaj spotkamy się z trzema jej przedstawicielami i spytamy, w jakiej są kondycji oraz jak długo jeszcze dadzą radę. Pierwszy lockdown już za branżą gastronomiczną. Jak mocno go odczuła i czy ciężko było jej wrócić? Pierwszy zamknięcie lockdown było dla wszystkich nie wiadomo. Wszyscy bardzo, bardzo się bali. Na ulicach zapanowała całkowita pustka. Było, może bardziej w tym było więcej takiego przerażenia, co to będzie. I oczywiście, że branża, bo z 100% obrotu spadliśmy na 10%, a tutaj są pracownicy, czynsze, koszty i tak dalej. Była to, ja bym powiedziała tak, to była wielka niewiadoma,
bardzo dużo strachu. Jednak od marca ci najlepsi, którzy nie mieli problemu przed COVID-em, otworzyli się i pomału starali się odrobić straty. Drugi lockdown był również niespodziewany. Czy przedstawiciele tej części gospodarki byli na to gotowi i jakie przygotowania poczynili, aby się przygotować? Spodziewaliśmy się oczywiście jak wszyscy drugiego lockdownu. Nie spodziewaliśmy się, że będą znowu takie obostrzenia jak były kiedyś, że będzie to tak wyglądało. Myśleliśmy, że to przejdzie jakoś bardziej lajtowo, powiedzmy. Przygotowani nigdy nie jesteśmy na to do końca przygotowani, bo wiadomo, że myślimy przyszłościowo, więc staramy się jak najbardziej się rozrastać, a w tym teraz po prostu podcięli nam skrzydła, nam wszystkim. Nie mówię tylko o nas, tylko mówię o wszystkich tych gastronomiach i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o przygotowanie, no to nie będziemy na to nigdy przygotowani tak do końca. Kolejne zamknięcie może być druzgoczące. Co się stanie dalej i czy jest alternatywny pomysł na działanie? Większość ludzi kojarzy się z restauracją, ale jest to bardzo, bardzo szeroka branża, która nie tylko skupia restauracje. Są to domy weselne, są to puby, są to różnego rodzaju działalności, które nie są w stanie być prowadzone w sposób wynosowy, tak jak teraz jesteśmy dopuszczeni. My jako restauracja na przykład jesteśmy salą, tak, weselno-bankietową i restauracją à la carte, czyli serwujemy jedzenie na miejscu. Nasze potrawy są przygotowane po to, w taki sposób, żeby gość otrzymał je na miejscu. Jakby przebranżowienie się na wynosy wiąże się z tym, że musimy wymyślać menu od nowa, musimy tworzyć kuchnię od nowa i wiąże się to z szeregiem utrudnień. Nie wszystkie właśnie odnogi gastronomii są w stanie się przebranżowić. No dom weselny, w którym pracują panie, które nie mają jakiegoś dużego doświadczenia w serwowaniu dań na wynos, naprawdę będzie ciężko im się teraz przenieść i też wbić w rynek, tak? Jednakże cały czas, mimo w momencie, kiedy nie było lockdownu, rynek wynosowy istniał. Kolejne lokale, które w niego weszły, muszą się, brzydko mówiąc, rozepchać trochę łokciami, żeby znaleźć dla siebie miejsce, tak? Też nie dla wszystkich będzie to miejsce. Klienci to nieodzowny fundament gastronomii. Jak reagowali i co było zaskakujące? Co było najmilszego? Jak tamto było zamknięcie, klienci zamówili u nas ciasto na dowóz. I to był nasz największy obrót. Przez całe 3 miesiące, jak byliśmy zamknięci, zrobiliśmy przez 3 dni dowozu ciast na święta większy obrót. I to było chyba takie najmilsze, że klienci nas nie zawiedli i tłumnie po prostu zamawiali te ciasta. Też bardzo fajnym gestem na przykład jest wsparcie z waszej strony mediów, tak? Gdzie piszecie o nas, rozmawiacie z nami, pokazujecie ludziom, że my nadal istniejemy, jesteśmy jako gastronomia i można u nas zamawiać, piszecie na swojej stronie co, gdzie, telefony podajecie. No to jest bardzo fajne i to daje taki naprawdę dużego kopa do działania. Obecne obostrzenia nie ułatwiają pracy, ale jak to wygląda w praktyce i czy może być jeszcze ostrzej? Ja osobiście sobie nie wyobrażam jeszcze większych restrykcji, ponieważ tak jak mówię, no i tak jesteśmy obłożeni od zawsze normami sanitarnymi, których musimy przestrzegać. System choćby HACCP, który każdy punkt gastronomiczny musi mieć wdrożony, czyli monitorowanie temperatur, dostaw, dostawców, dezynfekcja powierzchni i tak dalej. No stoły, wiadomo, krzesła, to jest jakby normalne, że się zaczęło to robić. Klamki, drzwi, toalety, wszędzie, gdzie się można z tym styknąć, to już było. Nie jestem w stanie nawet wpaść na pomysł, jakie by mogły być dodatkowe obostrzenia. Wytrwałość to słowo klucz do przetrwania nie tylko tej branży, ale całej gospodarki. Na jak długo gastronomia może sobie pozwolić, aby tak funkcjonować? Nie jestem w stanie powiedzieć, jak na razie idziemy do przodu, jak na razie ludzie dobrze na to reagują, zamawiają, kupują, mamy dosyć dużo zamówień, więc w tym momencie my jeszcze o zamknięciu nie myślimy w ogóle, dzięki Bogu. No ale jak to będzie trwało długo, to na pewno sytuacja się bardzo pogorszy. Wszystko zależy od właśnie profilu działalności, tak? Sala weselna, która się zamknie, no tak naprawdę może się zamknąć od razu, jeśli lokal jest wynajmowany. Jest mnóstwo czynników, które mają wpływ na czas wytrzymania tego lockdownu. Lokalni przedstawiciele branży gastronomicznej mają również ogromną prośbę do nas wszystkich.
Zamawiajcie, bardzo Was proszę, tutaj z lokalnych restauracji. Wspomagajmy jaworznicką gastronomię, to jest w tym momencie bardzo ważne, bo z Waszej strony to będzie mały gest, a dla nas to jest naprawdę dużo, więc w imieniu wszystkich, którzy mają gastronomię i ogólnie lokale, wspierajcie nas. Perspektywy i prognozy nie nastrajają optymistycznie. Jak długo i czy w ogóle branża przetrwa, w dużej mierze zależy od nas samych, klientów. Pandemia zapoczątkowała w Polsce cyfrową rewolucję. Na niespotykaną dotąd skalę cyfryzują się zarówno firmy, jak i urzędy. Zobaczmy, jak im to wychodzi. Tak naprawdę pandemia i COVID-19 zmusiły nas do tego, abyśmy automatyzowali się w sposób szybszy, abyśmy prowadzili zdalne nauczanie, abyśmy prowadzili zdalną pracę, abyśmy spotykali się właśnie w tych środowiskach, w których spotykaliśmy się na co dzień normalnie, w trybie normalnym i takim bezpośrednim, żebyśmy spotykali się właśnie na chociażby Teamsach czy na Webexie. To spowodowało również bardzo szybki proces, w który weszła nie tylko Polska, ale myślę, że cały świat, proces tej automatyzacji. To również jest szansa, również duże wyzwanie. Przed nami. Proces, który do tej pory właściwie przebiegał zarówno wśród mieszkańców, administracji, instytucji publicznych, ale również przedsiębiorców w taki sposób dosyć ewolucyjny, pandemia spowodowała, że właściwie zaczęła następować tutaj, możemy powiedzieć, rewolucja cyfrowa. Jak mówimy o administracji, to najlepszym przykładem jest używanie przez Polaków środka identyfikacji elektronicznej, czyli profilu zaufanego, dlatego że to jest taki dobitny przykład, w którym każdy z nas może załatwić cały szereg spraw urzędowych, ale takim chyba najbardziej popularnym rozwiązaniem są e-PIT-y. Pokazują też takie podejście, w którym dane zgromadzone przez administrację pozwalają na to, żeby ta aktywność obywatela była ograniczona do minimum, podobnie zresztą jak wykorzystanie danych w rejestrach, chociażby po to, żebyśmy nie musieli jeździć zawsze z dowodem rejestracyjnym czy z prawem jazdy. Jeśli chodzi o biznes, to oczywiście w Polsce ten biznes na wielu obszarach jest bardzo mocno zaawansowany cyfrowo. Ogromny rozwój branży e-commerce spowodował możliwość kontaktu z wieloma kontrahentami, już nie tylko lokalnymi, dla wielu małych firm to było normą, natomiast w momencie, kiedy znalazły się te firmy w internecie, kiedy zaczęły rozwijać się cyfrowo, nagle zaczęły mieć kontakty nie tylko lokalne, nie tylko regionalne, nie tylko na poziomie kraju. To są firmy, które w tej chwili wychodzą na rynki międzynarodowe i tak jak rozmawiamy z przedsiębiorcami, czasami mówią, że jest to niesamowite, że bodźcem tak naprawdę była pandemia, natomiast żałują, że nie zrobili tego wcześniej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na 100 najlepszych rozwiązań cyfrowych w firmach. Myślimy, że te przykłady, które mamy zamiar zaprezentować szerzej po ogłoszeniu wyników konkursu, będą taką inspiracją dla innych przedsiębiorców, którzy być może jeszcze zastanawiają się, co zrobić i jak w tej sytuacji walki z pandemią utrzymać się na rynku. Także widzimy tutaj bardzo takie szeroko zakrojone zmiany i zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest kierunek, od którego absolutnie nie możemy odejść. To były już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.